Nexe! Sobie chyba kurwa żartujesz. Nexe, skok jest... Faranino! Ten skok jest niemożliwy! Powiem wam szczerze, że dzisiejszy film jest naprawdę, naprawdę ciekawy i bardzo gorąco polecam go oglądać. Aczkolwiek zanim przejdziemy do filmu ze speedruna, słuchajcie, mamy nowego skina w sklepie. I wygląda on jak wielki, potężny smok. Kot w sklepie zresetował! Halo, przypomnienie, słuchajcie. Kot w sklepie, czyli Nexe, przez 2e jak coś, resetuje się co 2 tygodnie, dlatego polecam go wpisać. Wpisywać co 2 tygodnie, albo przed każdym zakupem. Wtedy byłoby najlepiej. Z góry dziękuję, a ja już ci gadam na temat kodu i kupujemy sobie, słuchajcie, nowego skina. Nie mam w ogóle plecaka, to jest chyba jakiś event, bo zakładam, że nie jest to przypadkowe, że na The Blocku pojawił się jakiś chińskie coś oraz, że w sklepie mamy, słuchajcie, mnóstwo chińskich rzeczy i jakimś prawem jest tutaj sierżant z szarfą. Nie wiem, co on ma do Chin, ale no nie wiem. Tak. Wracając do tematu, słuchajcie, mamy nowego skina do broni za 600 fodolców. Nie wiem, co on ma w sobie takiego niesamowitego, że kosztuje aż 600 fodolców, aczkolwiek go również sobie zakupimy oczywiście. Skoda Nexe z góry, dziękuję. I słuchajcie, zapomniałbym, ponieważ jak coś, wszystkie wyniki poprzednich konkursów macie na Discordzie, a ja chciałbym dzisiaj otworzyć kolejny konkurs, ponieważ tak jak obiecałem, luty jest to miesiąc konkursów, więc będziemy sobie co odcinek od dzisiaj robić konkurs na 1000 fodolców. Także jeżeli chcecie wygrać standardowo, łapka w górę, subskrypcja na kanale, jakikolwiek komentarz oraz oczywiście po raz chyba czwarty w tym odcinku, przypominam, kod Nexe w sklepie, musicie oczywiście wspierać, żeby wygrać. I co, ja już nie gadam. Sprawdzimy sobie tego skina, aczkolwiek mi się jakoś za bardzo nie podoba. W tym momencie macie ankietkę, zagłosujcie sobie. Kilofa nie kupuję, bo wydaje się być taki... Nie, szkoda mi podolców, także ja już nie gadam i zapraszam was do oglądania filmu, a skin, porównanie skina będzie później. Zobaczmy, jak się przechodzi mapki takich chłopaków jak Nexe. Na pyrkę, pokażę tak na pyreczkę. Dobra. Nie, no znowu źle. Czemu nie mogę przeskoczyć sobie? Bez skoki robię, zamiast normalnie poczekać. No! Aaa, dobra. Dobra, jest rozbójca. Szczerze. Tut na nogach, to nie wiem. A, to ja poszedłem w lewą stronę, wiesz? Jest. A? Ja sram na tą grę. Na pyreczkę. Kurde no. Jak nie odbieram telefonu, znaczy, że jestem zajęty. To niech się wkurza, nara. Dobra, nara. Doszliśmy do takiego momentu w materiale, gdzie chciałbym zacytować kilka fajnych komentarzy. Niestety są one cenzuralne, dlatego w tym momencie pojawia się znaczek 16+. Jeżeli ktoś ma jakiś wstręt do wulgaryzmów albo nie chce ich słuchać, polecam przewinąć sobie film gdzieś taką minutę. I to chyba tyle, co chciałem powiedzieć. Zapraszam. 3 dni temu. Chuj ci w pizdę, tego nie da się przejść, na 7 się nie da dolecieć na lotni. I dzień później koleś napisał, kurwa, nie umiesz mapek robić. I teraz słuchajcie, co ciekawe, ja nie chcę wyjść na jakiegoś, nie wiem, na jakiegoś gościa, który dośmiewa się z młodszych ludzi czy coś, ale ten koleś ma filmy na kanale. I tak zupełnie szczerze, no nie wiem, na ile byście ocenili jego głos? A to jest właśnie ten, który nagrałem z giveawaya, tutaj macie. No i no nie oszukujmy się, on ma 12 lat gdzieś, to nie wiem, dlaczego? Czemu ludzie w internecie są tacy agresywni? Nie wiem dlaczego, ale gdy czytam te komentarze, nie mogę się przestać śmiać. Nexe, nienawidzę cię, gnoju jebany, kurwa, przechodziłem to 10 godzin, gnoju jebany. Dobra, koniec tej sekcji komentarzy, bo nie wytrzymam zaraz. I teraz słuchajcie, coś, na co najprawdopodobniej największa ilość osób czekała, czyli aktualne rekordy mapy. I słuchajcie, zanim zaczniemy, chciałbym coś powiedzieć, ponieważ jedna osoba wysłała mi czas, który aktualnie kwalifikowałby się na drugie miejsce tego speedruna, aczkolwiek ta osoba szczytowała i użyła grapplera w nierozwolonych miejscach. Ja na pierwszym odcinku tłumaczyłem, grapplera można użyć tylko i wyłącznie raz i tylko i wyłącznie na 6 poziomie. Pamiętajcie o tym, no chyba że gracie for fun, ale wtedy po prostu nie wysyłajcie mi czasów, jeżeli możecie. Z góry dziękuję. A ja już, słuchajcie, nie przedłużam i przechodzimy do mapki. Aha, jeszcze słuchajcie, jeden bardzo ważny update. Nie wiem, czy o tym mówiłem wcześniej, albo później o tym powiem, ale
aktualne czasy nawet Fellinga są do pobicia, ponieważ w aktualizacji 1.3 tej mapy zrobiłem to, że po prostu respicie się sekundę, a nie 5 sekund, także jeżeli Felling oglądasz ten film, a wiem, że oglądasz, to twój czas jest na 100% do pobicia. A ja już, słuchajcie, nie gadam. I jeżeli chodzi o aktualne top 3, jest to, słuchajcie, gracz o nicku PeterOX20 i PeterOX uzyskał speedruna, znaczy uzyskał czas po prostu 2.59. Jeżeli chodzi o jego run, ja wam tutaj nie będę go niestety puszczał, ponieważ nie mamy czasu antenowego. Zrobił on to wszystko perfekcyjnie, natomiast zrobił to po prostu bardzo wolno, bardzo dokładnie, bardzo precyzyjnie. Starał się przy każdym skoku, dlatego po prostu czas jest troszeczkę wolny, aczkolwiek i tak gratuluję PeterOX, aktualne trzecie miejsce. Drugą osobą na drugim miejscu jest użytkownik o nicku Kups. Tutaj tak samo też wszystko zrobił perfekcyjnie i też zrobił to troszeczkę wolniej od Fellinga i troszeczkę mógł skrócić, ale tutaj już nie będę spoilerował, zaraz pewnie zobaczycie speedruna Fellinga, nie wiem jak to się czyta, i wszystko zrozumiecie, o co mi chodzi. A więc okej, słuchajcie, no i pierwszą osobą, tak jak mówiłem, jest Felling, nie wiem jak się czyta ten nick, i zrobił on moją mapę w 2 minuty 28 sekund i to jest do pobicia, przypominam, ponieważ czas respawnu jest krótszy. Także no, ja już tutaj gadam i zaczynamy. Jeżeli chodzi o tego speedrun, powiem wam szczerze, ja go jeszcze nie widziałem jak coś. Widziałem jego speedruna 2.35, kiedy zrobił. I swoją drogą to jest śmieszne, ponieważ ten jego wynik na moim speedrunie ma więcej wyświetleń niż sam filmik z pokazywania speedruna. To jest swoją drogą śmieszne, no ale nieważne. Lecąc dalej, tutaj słuchajcie, zrobię wszystko perfekcyjnie. Tutaj baitowali, nic trudnego. Swoją drogą dużo ludzi ma z tym problemy i na przykład wybiera sobie te wolniejsze opcje, no ale nie wiem, czym tu jest mieć problem. Tutaj tak mi się wydaje, że tak, dokładnie tutaj wszystko perfekcyjnie, nie ma co, słuchajcie. I tutaj no właśnie to odradzanie, widzicie, to odradzanie jest czas do odradzania 5 sekund. A od dzisiaj możecie to robić odradzając się sekundę, także polecam serdecznie. I tutaj Felling też wydaje mi się wszystko zrobi raczej perfekcyjnie. Wydaje mi się, że to mógł być, słuchajcie, perfekcyjny run, tak w sensie, tak zupełnie szczerze, 2.28. Strzelałbym, że dałoby się to zrobić w 2.25, o Jezu, jaka rozdziałka, wszystko się wygina. Okej, tutaj zrobił wszystko dobrze, skrócił sobie ten jeden skok. Też spoko sprawa, tutaj zobaczymy jak zrobić czwarty level, ponieważ czwarty level da się przejść na miliard sposobów i każdy, słuchajcie, ma inny. I on czwarty level zrobił w ten sposób, że się odbił po prostu od rampy. To jest jak najbardziej poprawny level, tutaj perfekcyjny skok, wydaje mi się, że tutaj w sumie wszystko będzie perfekcyjne. Lecąc dalej, bajtowanie. W ogóle Felling strasznie szybko to bajtuje, słuchajcie, w sensie nie wiem jak on to robi, ale ja na przykład nie jestem w stanie nie zbajtować z tego trapa. Może tego na pierwszym levelu jestem, ale tego na poziomie zaraz zobaczycie jakim nie jestem w stanie go zbajtować. Tutaj słuchajcie, wszystko okej, tutaj stracił przynajmniej sekundę, wydaje mi się. Okej, zobaczcie, ten skok, który jest możliwy, polecam go też serdecznie zrobić. W sumie nawet nie wiem, po co robiłem dalszą część tej mapy, ale no, nieważne. Oj, na przykład tutaj widzicie, słuchajcie, on tego nie zbejtował, a ja na przykład tego nie umiem zrobić, nie wiem, to jest moim zdaniem za trudne. Tutaj też chyba sekunda była do zyskania, tak mi się wydaje, że... Chociaż nie wiem, ja się nie znam, słuchajcie. Ja po prostu to oglądam. No, Felling jest totalnym kozakiem i w tym momencie, zobaczcie, wszystko legit. Koleś się w ogóle ma w dupie ten klosek, on się odbija od bonsera. Ja na przykład nie mogłem się tam odbić od bonsera, próbowałem chyba 400 razy. Nie wiem, słuchajcie, ja jestem pod wrażeniem, ten człowiek jest niemożliwy. Przecież on nawet nie kuca, jak on to robi? Nie wiem, naprawdę nie wiem, zobaczcie, to jest... Powiem wam tak, na tym ranie dałoby się ugrać może z 3 sekundy więcej, myślę. To jest prawie perfekcyjny run tydzień po wyjściu mapy, nie? Naprawdę. W sumie ta mapa też nie jest jakaś mega trudna, no ale... No nie wiem, to co koleś wyprawia, to jest w ogóle, nie wiem, słuchajcie. To jest coś potężnego, naprawdę. Szanuję, fest! Jeżeli ktoś z was umie też tak skakać i chce pobić Fellinga, przypominam, że jest to możliwe, ponieważ czas odrodzenia w aktualizacji mapy 1.3 wynosi 0 sekund, w sensie 1 sekundę, także polecam serdecznie, a ja już nie gadam i przechodzimy do aktualizacji, do omówienia zmian na mapie, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, także zapraszam was bardzo gorąco. Jeżeli chodzi o zmiany na mapie, to troszeczkę ich, słuchajcie, zaszło. Przede wszystkim dorobiłem więcej poziomów dla ludzi, którzy nie potrafią skakać, ewentualnie grają na konsoli albo telefonach i chcą sobie tą mapkę poprzechodzić for fun. Dodatkowo, tak jak chcieliście, zmieniłem czas odrodzenia na 1 sekundę, dlatego wydaje mi się, że w tym momencie parkour powinien być szybszy i możecie spróbować poprawić swoje czasy, respiąc się. No i okej, słuchajcie, tutaj nic nie zrobiłem, pierwszy level został tak jak jest. Także tutaj nie ma co. Przelecimy sobie tą mapkę tak od razu. Tutaj troszeczkę pozmieniałem, ponieważ usunąłem dolne trapy, ponieważ ludzie nie potrafili ich baitować. Tutaj też coś dodałem. Standardowy taki, wydaje mi się, tutaj ten skip jest troszeczkę nudny. Także dodałem tutaj coś takiego.
czyli po prostu wieżyczkę, która jest dwa razy na tym mapie, co ciekawe. Raczej też prosta sprawa, tutaj baitowanie drapów standardowo. I tutaj, słuchajcie, zaczyna się rzecz ciekawa. Przede wszystkim podawałem oznaczenia, które przejście jest łatwe, które jest trudne. Jak łatwo się domyślić, to jest trudne przejście, to jest łatwe przejście. No i trudne przejście powinniście znać, a jeżeli chodzi o łatwe przejście, to tutaj mamy skok. Musimy tutaj, słuchajcie, wejść sobie na jump padach, przeskoczyć, potem zlecieć na dół, nie zabić się od tego. Dobrze by było, jakbyście tego nie zrobili. Zbejtować trapy, przeskoczyć i jesteśmy na levelu 4 i na 100% jesteśmy wolni. Przypominam, w ogóle swoją drogą, ktoś pokazał mi swojego rana, jak przechodzi wszystkie te poziomy na najłatwiejszych levelach i zajęło mu to około 3 minut 40 sekund, co ciekawe, dlatego nie polecam, ponieważ jest to plus minus minuta gapa, także no nie ma sensu, dobra. Tutaj ten skip pozostał taki sam jak był, czyli dosyć prosta sprawa. No i tutaj, słuchajcie, został dorobiony chyba najciekawszy skip, ponieważ nie mam żadnego pojęcia, jak go zrobić szybko. W sensie, tutaj, słuchajcie, musimy się podbijać na banserach. Ja tego nie robię, ponieważ jeszcze zaraz mi się jakiś banser zniszczy. Także wam tutaj pokażę plus minus, jak to wygląda. To powinno zostać usunięte, albo już zostało usunięte. Idąc dalej, słuchajcie, mamy bardzo łatwe skoki, z którymi każdy sobie powinien poradzić. Są naprawdę mega, mega proste, także polecam serdecznie. I tak w ogóle propos skina, jest to moim zdaniem brzydki. I tak szczerze, nie polecam go osobiście. Taki, wiem, że jest chiński na wroki te sprawy, ale nie mój klimacji. Także no, przechodzimy parkour, słuchajcie, odbijamy się na monsterze, drugim monsterze, potem z tego monstera odbijamy się tutaj, monster przerzuca nas albo tutaj, w sumie jak chcecie, przechodzicie tutaj, skaczecie sobie, albo nie skaczecie, a jak nie skaczycie, to będziecie musieli sobie zbanserować. No i tutaj standardowo, tutaj baitowanie trapa i jesteśmy na levelu 6. I jeżeli chodzi, słuchajcie, o level 6, tutaj się nic nie zmieniło. W levelu 7 wszystko również pozostaje takie samo, jak było. Dużo osób mówi, że level 7 jest trudny. I tutaj, słuchajcie, chciałem tylko coś powiedzieć. Czekajcie chwilę, tylko tam dotrę. I moim osobistym zdaniem level 7, słuchajcie, jest dosyć prosty. Po prostu to jest tak jakby presja psychiczna wywierana dla was. W sensie wy widzicie jednego trapa, mówicie: o Jezu, ale proste, umiem 3 bejtować, co nie? Ja wam, słuchajcie, generalnie polecam robić coś takiego, że bejtujcie te trapy, jakbyście myśleli, że tutaj są po prostu 3 trapy. No i to wychodzi zdecydowanie łatwiej. I wydaje mi się, że to jest dosyć easy. Zobaczcie, ja tutaj to w zasadzie robię już bez żadnego zawahania. Tego nawet bejtować nie musicie, tutaj skaczecie sobie. Skaczecie sobie albo tutaj, albo na bonsera, jak to woli. Ja na przykład tutaj umiem skoczyć. Jesteśmy na level 8, gdzie też wszystko zostało tak, jak zostało. Nie chcę tego generalnie zmieniać, ponieważ to może troszeczkę zmienić czas. Generalnie dodałbym tutaj troszeczkę trapów, trochę bym tą mapę zaktualizował, ale boję się, że wtedy, gdybym ją utrudnił, to po prostu osoby, które w tym momencie mają najlepszy czas, zostałyby z tym najlepszym czasem i dlatego nie chcę tego robić. Dlatego wydaje mi się, że ewentualnie jakby coś, byśmy byli w stanie tą po prostu czas trwania tego konkursu skrócić do, powiedzmy, 15 lutego i na przykład bym zrobił następny speedrun o na przykład 1000 zł, tylko żebym zrobił go lepszym speedrunem i udoskonalił trochę bardziej. No i generalnie, słuchajcie, tutaj również nic się zmieniło standardowo. Tutaj, kiedy już tam wejdziemy, to mamy koniec mapy. Także to chyba tyle, co chciałem pokazać. Generalnie dodałem po prostu lepsze skipy, ciekawsze skipy. Skip na levelu 5 jest moim zdaniem ciekawy i zastanawiam się w sumie, czy nie zrobić tego skipa na levela, do levela 7, ponieważ zależy mi na tym, żeby level 7 miał wszystko przeszło jak najwięcej osób. Także okej, słuchajcie, ja już nie gadam. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Napiszcie w komentarzu, co myślicie o nowym skinie. I co jeszcze mogę powiedzieć? Życzę wam wszystkim miłego dnia. Trzymajcie się. Pa, pa.